Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Naszym gościem jest Magdalena Sroka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Dzień dobry, pani poseł, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz członkini Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, ale do tego wrócę. Natomiast jest pani policjantką, czy była pani policjantką, bo podobno policjantem całe życie się, że jest jak harcerzem. Dokładnie tak. Cały czas mundur mam w sercu. Dobrze, to pani poseł i pani władzo, tak mogę powiedzieć. Czy widziała już pani może nagłówki dzisiejszych gazet? Jest dużo o mediach publicznych, o zmianach w mediach publicznych, ale na wszystkich zdjęciach, na które są dołączone do tych artykułów, pojawiają się policjanci. Czy my nie umiemy w aksamitne rewolucje i oddawanie sytuacji przy zmianie władzy? No, policja jest tą instytucją, która właśnie zawsze jest obecna w tych trudnych momentach i to zawsze na policjantów ostatecznie spada jakiś odium wydarzeń, przy których są, bo jakby one właśnie były aksamitne, to obecność policjantów by nie była potrzebna. Tak jest. Natomiast czy tak powinno być? Uważam, że nie. No, 15 października Polacy dość jasno wskazali większość obecną. Oczywiście tutaj co do wygranej Prawa i Sprawiedliwości w wyborach nie ma co dyskutować. Natomiast tej większości nie stworzyli. Rząd dzisiaj tworzą partie, które bardzo jasno mówiły, że w telewizji publicznej potrzebne są zmiany, że to, co się wydarzyło w telewizji publicznej przez ostatnie lata, no, to tak naprawdę doprowadziło do sytuacji, w której telewizją publiczną już tego nazwać nie można było. Ta narracja, ten hejt, ta manipulacja, która była, no, wymaga dzisiaj zmiany i chciałabym, żeby obecnie opozycja, czyli PiS też to zrozumieli. A dlaczego pani zdaniem w takim razie, jeżeli ta zmiana jest tak oczywista, no bo te 11 milionów osób głosowało oczywiście na państwa, na polityków, na pewne programy, na pewne wizje polskie, ale też za tym, żeby telewizja inaczej brzmiała, mówiła bardziej środkiem, mówiła głosem tych, którzy płacą za tą telewizję tak naprawdę, czyli po prostu większością społeczeństwa, a nie tylko wybraną jej częścią. Dlaczego zatem na przykład dzisiaj w Gazecie Polskiej można przeczytać nagłówek Bandziory Tuska siłą zajęły media publiczne? No to taki właśnie trochę bardzo ostry, bardzo ostry język. Trzeba było właśnie zadać redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej może takie pytanie. Oczywiście tutaj się zgodzimy, że telewizja powinna przekazywać informacje, wydarzenia, które się dzieją, a nie okraszać to swoją narracją i tak jak na przykład w przypadku tytułu, który pan zacytował. No tak, bo to nie informacja, to jest opinia. No właśnie. I to tym się różni dziennikarstwo od politycznej narracji, do której politycy są przyzwyczajeni, ale nie powinna ona być obecna w mediach publicznych. Dobrze, to zmieniamy temat, zostawiamy media publiczne. Mam nadzieję, że będą troszkę inne i bardziej otwarte i publiczne, czyli dla wszystkich utrzymywane przez wszystkich. Potrzeba zmian w dowództwie i kierowania naszą armią oraz dalsze wsparcie Ukrainy to główne tematy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście nie wszystko, co się działo wczoraj w Belwederze, mogliśmy poznać, bo pewne rzeczy zostały tajne. Może pani coś więcej wie, może zdradzić? No nie, niestety, proszę wybaczyć, ale to, co jest poza tą wiedzą ogólną, to takie pozostanie. Jednak Rada Bezpieczeństwa odbywa się w warunkach takich tajemnicy państwowej, także. Ale poza tym, no wiemy, w dalszym ciągu jesteśmy w sytuacji, w której za naszą granicą toczy się wojna. Dzisiaj bardzo ważne jest, by nasza armia była silna a do tego dochodzi sytuacja na Bliskim Wschodzie. Także to były tematy, które były podejmowane na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i wszyscy, mam wrażenie, byli zgodni co do tego, że Polska i przez swoje siły zbrojne, ale także przez uzbrojenie musi być w stanie być armią i być wojskiem, które poradzi sobie w każdej sytuacji i będzie na pewno silne w sojuszach, w Sojuszu Północnoatlantyckim. Słuchają nas też Ukraińcy mieszkający w Polsce i pewnie czekają na te informacje, czy z ust prezydenta, czy z ust premiera, czy marszałka Sejmu, czy Senatu, bo oni byli wczoraj w Belwederze, że Polska nie wycofuje się, nie oddaje pola i będzie wspierać Ukraińców i Ukrainę.
wsparcie Ukrainy jest jak najbardziej w naszym interesie i tutaj na pewno to wsparcie dalej musi być. I zresztą to mówił to Władysław Kosiniak-Kamysz niejednokrotnie. To jest ważne, ponieważ wiemy i wszyscy sobie zdają sprawę, że Rosja może nie zatrzymać się tylko na Ukrainie. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy i w Sojuszu Północnoatlantyckim odgrywali ważną rolę i byli szanowanym partnerem. No i z tej naszej takiej perspektywy już wewnętrznej tutaj również te decyzje zapadające na poziomie rządu i pana prezydenta, były takimi, które dają pełne wsparcie Ukrainie. No, to jest ważne, żeby się obronili. To teraz o pieniądzach. Przechodzimy do Sejmu i do budżetu. Czy jest pani w stanie sobie wyobrazić, jakby wyglądało tak ułożone na stole 184 miliardy złotych? Strasznie dużo, prawda? Pewnie nikt z nas nie potrafi sobie tego wyobrazić nawet. Natomiast, no tak, to jest budżet pewnie nie marzeń. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale to 184 miliardy to jest tylko deficyt, niestety, czyli tyle brakuje. No, dlatego mówię, no to nie jest budżet marzeń, ale proszę pamiętać, że nowy minister pracował nad nim parę tygodni raptem, a nawet dni. To jest w ogromnej części budżet przygotowany jeszcze za czasów poprzedników i oczywiście on będzie wymagał zmiany pewnie w przyszłym roku, natomiast nowelizacji tak zwanej. Natomiast no, dzisiaj jest to budżet, który realizuje i zapewnia realizację zarówno 800 plus 13, 14 emerytur, ale także nowych programów, bo pamiętajmy, że pewne kwestie, o których mówili poprzednicy głośno, ich odzwierciedlenia w budżecie nie było. Nie było zabezpieczonych środków na zerowy VAT, nie było zabezpieczonych środków na pomoc, na przykład dopłat dla rolników do nawozów, a to będzie. Także autostrada, która dalej pozostanie autostradą bezpłatną, czyli ta na odcinku Gdańsk-Toruń. No to są wszystko wyzwania, które w ten budżet w tym budżecie muszą być również odzwierciedlone. No dobrze, a to nie będzie trochę prościej z tym budżetem, bo skoro powiedziała pani, co jest oczywiście prawdą, że ten budżet częściowo został stworzony przez poprzednią ekipę, przez rząd Mateusza Morawieckiego, no to może im nie będzie wypadać głosować przeciwko i podniosą rękę za, więc cały Sejm za budżetem. No, podejrzewam, że opozycja dzisiejsza zagłosuje przeciw. Natomiast, no, tak jak mówię, tam ten oczywiście on się delikatnie różni, ten budżet, od tego pozostawionego przez poprzedników. I tu też warto dodać, że 7 miliardów będzie dodatkowo przeznaczone na drogi. To znaczy, ten budżet zakłada w swoich założeniach dalsze inwestycje w infrastrukturę, w pobudzenie gospodarki. Dodatkowo właśnie te wszystkie środki, które będą przeznaczone na 13, 14 emerytury, to o czym mówiłam, ale także wzrost w oświacie, czyli podwyżki dla nauczycieli 30%, 33% dla tych najmłodszych, dla 1-3 nauczycieli, również obejmie on nauczycieli przedszkolnych. No to są wyzwania, z którymi ten budżet będzie musiał sobie poradzić. No i jeszcze budżetówka, bo to jest też bardzo ważne, 20% podwyżki od 1 stycznia dla budżetówki. No właśnie, to jeszcze a propos tego 1 stycznia, to co pani powiedziała, bo może zdarzyć się tak, to mówił premier o tym, że 1 stycznia ktoś, czy pod koniec miesiąca stycznia ktoś tych pieniędzy z podwyżki nie zobaczy, co nie znaczy, że ich nie będzie, że mogą być z wyrównaniem, mogą być chwilę później. Ja też pracowałam w budżetówce, służyłam dokładnie, tak jak pan na początku wspomniał. I również były sytuacje, w których podwyżki tak zwane od 1 stycznia no, wypłacane były na przykład w marcu z wyrównaniem. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, no bo zawsze ważne jest, żeby wszyscy czekają na te podwyżki. Natomiast no, do takich sytuacji wszyscy, którzy pracują w budżetówce, są przyzwyczajeni. Polityka jeszcze, pani poseł. Maciej Wąsik,
Mariusz Kamiński, Sąd Okręgowy w Warszawie, skazał tych dwóch panów na 2 lata pozbawienia wolności. Powiedział dwóch panów, ale przecież to dwóch byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jeszcze dwóch pozostałych byłych szefów CBA na rok pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny, ale Mariusz Kamiński powiedział, że nie uznaje tego wyroku. To cytat. Tak wczoraj wypowiadał się przed kamerami i do mikrofonów stacji radiowych. Można nie uznawać wyroku sądowego, który jest prawomocny? No właśnie, nie wiem, czy pan i państwo i nasi słuchacze mają też takie wrażenie, że próbowano stworzyć dwie rzeczywistości. I dwie rzeczywistości i światy, w których żyjemy w Polsce. Natomiast nie, no, wyroki trzeba szanować, wszystkie. I tutaj nie ma możliwości posiadania jakiegoś poczucia, że ten wyrok jest, no, nas nie dotyczy. Tak mogliśmy wczoraj to usłyszeć chociażby z ust pana posła Kamińskiego czy pana Wąsika. No, wyroki zapadają, z wyrokami możemy sobie oczywiście dyskutować, natomiast je trzeba szanować i uznawać. No, wczorajsza również zapowiedź w Pałacu Prezydenckim, że prawo łaski zastosowane przy wyroku pierwszej instancji również uznawane jest przez panów za zgodne z prawem, gdzie sądy, zarówno Sąd Najwyższy, ale także, no, tutaj w tej sytuacji tego wyroku również mamy potwierdzenie, że to była decyzja, która wykraczała poza kompetencje. Nikt prezydentowi nie odbiera jego prawa do prawa łaski, ale akurat w tym przypadku została błędnie zastosowana, stąd zapadł ten wyrok. To przypomnijmy, dlatego, przepraszam, wyjdę tak. w słowo, bo sprawa jest dosyć dawna. Przypomnijmy naszym słuchaczom, chodziło o to, że prezydent ułaskawił panów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, ale zrobił to przed wyrokiem, przed ostatecznym wyrokiem sądu, więc według niektórych specjalistów, znawców prawa, było to bezskuteczne. Ale czy na przykład teraz, gdy ten wyrok jest już prawomocny i jest orzeczenie, pan prezydent też może wejść do gry i powiedzieć: ułaskawiam. Oczywiście, oczywiście. Tego prawa nikt panu prezydentowi nie zabiera. Także w tej chwili mamy sytuację, w której pan Kamiński i pan Wąsik są skazani prawomocnym wyrokiem i to oczywiście niesie swoje konsekwencje w kolejnych krokach, ale w każdej chwili pan prezydent może zastosować zgodnie z prawem prawo łaski. Natomiast, no, też sygnały, które płyną z Pałacu Prezydenckiego, wskazują, że tego nie uczyni, albo może nie tyle co nie uczyni, co bardziej uznaje, że te prawo łaski, które zastosował wówczas, obowiązuje. No ale jednak prawo jest prawem i panowie, w tej sytuacji kolejnym krokiem będzie wygaszenie mandatu. To znaczy, ten mandat posła zasadniczo już utracili, bo on jest jakby z automatu poseł, kiedy jest skazany prawomocnym wyrokiem. Natomiast w tej sytuacji musi to potwierdzić jeszcze marszałek Sejmu, dając taką decyzję. A gdyby to ułaskawienie, czy obowiązujące, i nie wiem, pewne gremia prawne by na ten temat wypowiedziały się, czy nowe ułaskawienie prezydenta nastąpiło dosyć szybko, to wygaszenie mandatu byłoby wstrzymane? Tu już musieliby się wypowiedzieć prawnicy. Ja w te szczegóły, proszę pozwolić, nie będę wchodziła, bo to łatwo wydawać i ferować jakieś opinie, ale tutaj trzeba się opierać jednak o przepisy. To pozostawmy tym, którzy te przepisy rzeczywiście analizują i wiedzą i mogą wydawać opinie co do tego, w jaki sposób zastosować je na danym etapie. No, nic jednak nie wskazuje, żeby ponownie chciano zastosować prawo łaski. Także, no, tutaj możemy mieć pewien klincz. Niemniej jednak, no, w mojej ocenie kolejny krok to, jeżeli nic poza tym się nie wydarzy, to wygaszenie mandatu przez pana marszałka, jakby potwierdzenie tej decyzji. Tyle kwestii sejmowych. Na koniec jeszcze Unia. Pakt migracyjny rozgrzewa emocje. Negocjowany, przyjmowany niezbyt optymistycznie, niezbyt chętnie i radośnie w niektórych europejskich stolicach. Jak powinna reagować na to Polska, która ostatnio o emigrantach dobrze nie mówiła w Europie? No, to znowuż to nie do końca Polska mówiła. To znowuż była ta narracja, bo tu wracamy do początku tej rozmowy, czyli jakaś taka narracja, która była tworzona na potrzeby polityczne przez... No, ale mówiły polskie władze, no. Tak,
oni, proszę zauważyć, że tam też się te decyzje i ta narracja zmieniała, chociażby co do obywateli Ukrainy, którzy są na terenie Polski, też w zależności od potrzeby politycznej, co jest oczywiście straszne. Natomiast co do paktu tego migracyjnego, proszę pamiętać o tym, że my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której w wielu obszarach potrzebujemy specjalistów, pracowników. I myślę, że to można by było wykorzystać. Oczywiście absolutnie ja zawsze byłam przeciwna przymusowej relokacji. Natomiast proszę zauważyć, no my mieliśmy sytuację, w której na zewnątrz ówczesny rząd mówił o tym, jak jest przeciwny przymusowej relokacji, a na boku wydawano wizy, które pozwalały na wjazd tak naprawdę zupełnie nieograniczonej liczbie migrantów z Azji, z Bliskiego Wschodu, niesprawdzonych na terytorium Polski. Tutaj dochodziło do takiego trochę, no mówię, no rozdwojenia, tak? Z jednej strony na zewnątrz coś tam mówili, a tylnymi drzwiami wpuszczali do Polski 200 tysięcy, a niektórzy mówią, że ta liczba mogła i dochodzić do miliona. To będzie także, się tym zajmować Sejmowa Komisja Śledcza. Dokładnie tak. Natomiast oczywiście i Polskę, i tę Europę będzie czekało poradzenie sobie właśnie z tym zjawiskiem, jakim jest ta migracja i uciekanie z różnych terenów ludzi, którzy gdzieś są. Ja uważam, że u nas w Polsce jest wystarczająco miejsca dla osób bliskich nam kulturowo, którzy już dzisiaj są tutaj chociażby w tle Ukrainy, którzy na terytorium Polski znajdują swój drugi dom. Pamiętajmy o tym, że no coraz mniejsza liczba urodzeń powoduje, że my będziemy naprawdę potrzebowali ludzi do pracy. Już teraz firmy często występują właśnie te potrzeby są o duże. Pozwolenia na pracę dla obcokrajowców. I to może będzie, jeżeli to dobrze zostanie jeżeli dobrze zostaną podjęte te nasze starania już na tym etapie ustalania, to może być to szansa, ale oczywiście bez przymusowej relokacji, bo to nigdy nie wychodzi na dobre ani tym przenoszonym, ani tym, którzy przyjmują. Może być szansa, ale patrzmy też i miejmy w polu widzenia zagrożenia. Magdalena Sroka, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga była z nami. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję, miłego dnia życzę. Wszystkiego dobrego. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.